Dzień dobry. W dzisiejszym trochę krótkim i pewnie trochę chaotycznym materiale spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jak zachowuje się nowa wersja analizatora widma znana pod nazwą Tiny SA, tym razem Ultra, na częstotliwościach gigahercowych. Rozpoczniemy od 2 GHz, skończymy na paśmie 3 cm, 10,368 GHz. Źródłem sygnału będzie generator mikrofalowy z różnymi nastawami, w zależności od tego, co tutaj będziemy chcieli sprawdzać. Natomiast urządzeniem odniesienia będzie analizator widma firmy Hewlett-Packard. Nie będę wnikał w szczegóły nowej wersji analizatora. O tym można przeczytać sobie na stronie internetowej tegoż, bądź też obejrzeć wiele dostępnych na YouTubie przewodników po tej wersji analizatora. Tak więc skupimy się w zasadzie tylko i wyłącznie na tym, jakie sygnały o jak wysokiej częstotliwości możemy zobaczyć. Przy okazji będzie można też zobaczyć, jak pracuje 200-hercowy filtr, który jest nowością w tym analizatorze. Widzimy sygnał o częstotliwości 2 GHz i z poziomem minus 30 dBm na starym analizatorze widma firmy Hewlett-Packard. Jest to model 8566B, pracuje do 22 GHz. Span 100 kHz, filtr 1 kHz, poziom, jak wspomniałem, minus 30 dBm. Od razu sprawdźmy poziom harmonicznej na częstotliwości 4 GHz, co również sprawdzimy na analizatorze Tiny SA Ultra. Mamy harmoniczną na poziomie minus 90 dBm. Dostrojmy jeszcze filtr. Minus 87, minus 88. Niewiele się zmieniło. I za chwilę zobaczymy sygnał o częstotliwości 2 GHz oraz sprawdzimy sobie tą harmoniczną na częstotliwości 4 GHz. Pamiętajmy, sygnał podstawowy minus 30 dBm, harmoniczna w granicach minus 90 dBm. Jesteśmy z powrotem przy Tiny SA Ultra. Obserwujemy sygnał o częstotliwości 2 GHz. Poziom nam się zgadza, jest to minus 30 dBm. Należy pamiętać, że Tiny SA wyposażony jest w niskoszumny przedwzmacniacz, który teraz włączę. Należy też pamiętać, że maksymalnym dopuszczalnym sygnałem wejściowym dla tego urządzonka jest plus 10 dBm. Oraz trzeba też sobie zdać sprawę, że parametry oscylatora lokalnego nie są aż tak dobre jak nawet w starych konstrukcjach, ale konstrukcjach profesjonalnych. Co widać po tym obrazku w porównaniu z tym, co mieliśmy kilka chwil temu. No dobrze, idziemy na częstotliwość 4 GHz. Jesteśmy na 4 GHz. Widzimy, że sygnał, że harmoniczna jest bardzo wysoka. Najprawdopodobniej jest to spowodowane włączonym przedwzmacniaczem. Wyłączę go teraz. No i okazuje się, że poziom tej harmonicznej jest bardzo zbliżony do tego, co obserwowaliśmy na analizatorze Hewlett-Packard, czyli w granicach minus 90 dBm. Za moment zobaczymy próbę na częstotliwości 7 GHz. Obserwujemy ponownie sygnał na analizatorze Hewlett-Packard. Jesteśmy na 7 GHz, poziom sygnału minus 30 dBm. No i tutaj możemy zrobić sobie mały test i zjechać z sygnałem z generatora na wartość, powiedzmy, minus 100 dBm. Generator ma już obniżony sygnał.
do dosyć niskiej wartości. Zobaczymy, ile się udało ustawić, bo jak widać, sygnał na analizatorze po prostu zniknął. Zmniejszymy span, jednocześnie zawężać się będzie filtr. Zejdziemy do 2 kHz, czyli bardzo wąsko. No i jest. Jest sygnał na poziomie mniej więcej minus 95 dBm. Zobaczymy, jak ten sygnał będzie widoczny na Tiny SA Ultra. Jesteśmy ponownie na Tiny SA Ultra. Zmieniamy częstotliwość na 7 GHz. I tutaj zrobimy troszeczkę to wszystko w drugą stronę, mianowicie najpierw zobaczymy sobie sygnał na bardzo niskim poziomie. Zobaczymy, czy go w ogóle tutaj znajdziemy. Jeżeli sygnału nie ma, to warto włączyć przezmacniacz. Tak więc za chwilkę to zrobię. Mamy przezmacniacz. Szumy schodzą w dół poniżej 110 dBm. I co z sygnałem? No coś tutaj mamy. Jest 7 GHz minus 100 dBm. Sygnał jest wyraźny. Aby nie było wątpliwości, zwiększę o 10 dBm poziom sygnału. Zwiększę na generatorze. I jak tylko analizator skończy przemiatanie, za chwilę zobaczymy, że sygnał nam wzrośnie. Tak. Sygnał jest. Trzeba sobie jasno w tym momencie powiedzieć, że olbrzymie znaczenie na tych częstotliwościach mają złącza oraz kable przyłączeniowe, dzięki którym możemy podłączyć badane urządzenie do przyrządu pomiarowego, czy do analizatora widma, czy do miernika mocy, czy do analizatora wektorowego. Czy to jest kwestia złącz, że tutaj obserwujemy słabszy sygnał? Bardzo możliwe. Ma też olbrzymie znaczenie ułożenie kabli. Jeżeli ktoś nie wierzy, proponuję kanał Signal Path, gdzie na jednym z materiałów wspaniale zobrazowane jest to, w jaki sposób ułożenie kabli, zarówno wysokiej, jak i średniej jakości, wpływa na to, jak te kable pracują, jak te kable przewodzą, mówiąc najprościej, sygnał. Jest to zobrazowane na wysokiej klasy analizatorze wektorowym, takim kombajnie firmy Keysight. No dobrze, skoro jesteśmy tutaj na słabym sygnale, zobaczmy, co tam się stanie w okolicach 30 dBm, czy będziemy mieli podobne wskazania, ale tutaj już sobie w takim razie zmienimy span do 100 kHz. Minus 50. I teraz powinniśmy uzyskać wskazania w granicach minus 30 dBm. Zgadza się, można przyjąć, że ta częstotliwość graniczna, jaka jest podawana przez konstruktora analizatora, czyli 7 GHz, pracuje zupełnie dobrze. Analizator pracuje do 12 GHz, co można zobaczyć tutaj na jakby zakresie częstotliwości, które można tutaj wprowadzić. A więc zobaczmy, co będzie widać na częstotliwości pasma 3 cm, czyli ponad 10 GHz. Jesteśmy na 10 GHz, dokładnie 10.368 GHz. Obserwujemy sygnał o poziomie minus 30 dBm.
Zobaczymy, ilu z tych 30 minus 30 dBm zostanie na analizatorze Tiny SA Ultra. Zatem obserwujemy sygnał z pasma 3 cm o poziomie minus 30 dBm na analizatorze Tiny SA Ultra, daleko poza jego zakresem pracy, który sięga 7 GHz, przepraszam. No i co tutaj mamy? Tracimy, jak widać, 30 dBm. Czułość spada o 30 dBm. Sygnał mamy w granicach minus 58 dBm. Czy to źle, czy to dobrze? Z jednej strony jest to rewelacyjny wynik, że w dłoni można mieć analizator kosztujący kilkaset złotych, pracujący całkiem poprawnie do 7 GHz i pozwalający obserwować sygnały ze sporą stratą, ale mimo wszystko w paśmie 10 GHz na 3 cm. Można, pamiętając o tym offsecie, bez problemu uruchomić jakiś transwerter, uruchomić jakiś generator i zorientować się, że mamy sygnał i ocenić, czy ten sygnał ma właściwą wielkość. Oczywiście należy pamiętać, że dopuszczalnym sygnałem na wejściu analizatora jest poziom plus 10 dBm. Raczej nie powinno się zbliżać do tego poziomu, gdyż łatwo ten poziom przekroczyć. Chociażby podczas uruchamiania jakiegoś urządzenia może dojść do wzbudzenia, do jakiejś niestabilności pracy i nagle okaże się, że grubo przekroczymy te plus 10 dBm. Tak. Co z przedwzmacniaczem na tej częstotliwości? No zobaczmy. No tak, okazuje się, że przedwzmacniacz tutaj raczej szkodzi niż pomaga. Sygnał spadł nam o kolejne wartości do minus 73, minus 74 dBm. Tak więc na tej częstotliwości jest on praktycznie rzecz biorąc bezużyteczny. No cóż, myślę, że ten króciutki materiał zachęci wiele osób do tego, żeby ów analizator nabyć. Myślę, że jest to fantastyczne uzupełnienie każdego warsztatu, zwłaszcza, że można w tej chwili mieć naprawdę szeroki zakres urządzeń, począwszy od maleńkiego analizatora widma w wersji podstawowej, czyli Tiny SA, poprzez tą wersję rozbudowaną Tiny Ultra oraz analizatory wektorowe, których jest w tej chwili dosyć sporo na rynku, pracujące nawet do częstotliwości 6 GHz. Mając analizator widma pracujący do 7 GHz, można już mieć naprawdę fajnie wyposażony warsztat krótkofalarski. Fajnie, dzięki za oglądanie i do usłyszenia.